Cześć kochani, witam Was na kanale Ekokreatywna. Oczywiście jesteśmy dalej w grudniu, jesteśmy dalej we vlogmasie, ale dzisiaj zapraszam Was, prócz jakichś świątecznych klimatów, też na wyprawę do Lumpeksu, na wyprzedaż. Wyprzedaż po 7 zł. Kto ogląda shortsy i inne media społecznościowe moje, ten pewnie już widział ten krótki reportaż, ale tutaj oczywiście będzie dużo więcej materiału, będą też rzeczy, które nie widnieją w reportażu, no i oczywiście zobaczycie prócz zakupów stylizację. Będę też pokazywać Wam ujęcia ze sklepiku, jakieś moich sąsiadów, co mają, no i różne takie inne świąteczne rzeczy, także zapraszam serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście bardzo Was zachęcam do polubienia filmiku i przyciśnięcia sobie guziczka subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia. Wstawiam dosyć dużo filmików, szczególnie teraz w okresie świątecznym, ale będą też zupełnie nowe serie w nowym roku, także zapraszam Was serdecznie. Krótki reportaż, naprawdę tym razem bardzo krótki, bo to nie jest nowy Lumpeks, już tam ze mną byliście. Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj idziecie ze mną na wyprzedaż po 7 zł do Elki w Dobczycach. Zobaczymy, czy coś się uda kupić. Lecimy! Zobaczcie, tutaj mierzę spódniczkę. Spódniczkę fajną, fajną, z fajnym składem. Nie kupiłam jej niestety. A tutaj były spodnie, które miały fajny kolor i wzór. I też były cargo, co teraz jest bardzo modne. Ale wiecie co? Słaby był materiał. Mimo dobrego składu, taki cienki trochę. No i oczywiście, że udało się. Tutaj płaszczyk 50% wełny. Vintage płaszczyk żakardowy z przepiękną chustką z naturalnej tkaniny. Tutaj mamy jak nową marynarkę z Zary. Super modnych trendach, przepiękną podkoszulkę z bawełny, narzutkę z bawełny oraz moherowy, śliczny, cieniutki sweterek w cudownym kolorze. Spodnie z prawdziwej skóry, są to dresy, ale naprawdę super, super jakości i w idealnym rozmiarze, jak widzicie. Piękne vintage sztrukcy, naprawdę w cudownym szmaragdowym kolorze i super czapki naturalne, robione ręcznie. Obie są z moheru naturalnego, także wow! Kochani, pokazuję Wam, jakie sobie kupiłam super skarpetki z dodatkiem włókien naturalnych. To jest angorą termiczne, termalne, przepraszam, termalne, nie termiczne. Pokazuję Wam, bo tutaj obok mamy ten sklep właśnie, Pan się super obozna na skarpetach, rajstopach, w ogóle świetny sklep, bielizna, zobaczcie, tam przebitki Wam pokazuję. W każdym razie za naprawdę niewielkie pieniążki, świetne, ciepłe skarpety na zimę. Bardzo mi się podoba też ten kolor, jest ekstra. W ogóle Pan ma tam taki super wybór. A drugie sobie kupiłam takie. To są takie podkolanówki, potrzebuję do takich krótkawych spodni i one są też bardzo takie grube. Strasznie fajny materiał, słuchajcie, naprawdę. Mają w sobie angorę też właśnie, między innymi, także ekstra. Ekstra są i w ogóle dużo tam jest takich. No i moje super kolorze ulubione rajstopy, ale kupiłam też coś na prezent, to nie powiem dla kogo, bo może oglądać film. Ale w każdym razie piękne żakardowe, takie grube rajstopy od Marilyn w super kolorze. No, takie rzeczy tam możecie kupić i kupiłam też męskie skarpetki, nie powiem dla kogo, ale możecie się spokojnie domyślać po kolorystyce. Naprawdę ekstra. To będą już takie mikołajkowe, więc tak przy okazji nastrój świąteczny, zobaczcie co my tu mamy. Świeczka oczywiście się nie pali, bo wiecie, jak tutaj się trochę rzadko jestem tak długo, żeby tą świeczkę palić, ale patrzcie, pięknie wygląda z tymi kolorowymi światełkami ta choinka. Tak, no i mamy tam, aha, jeszcze nie włączyłam jednej rzeczy, już włączam, właśnie zapomniałam o tym, o, ten skrzat z promocji w Pepco, ze światełkami, no i tutaj jest bardzo już świątecznie, zapraszamy, zapraszamy. Tak sobie siedzę dzisiaj i postanowiłam Wam to nagrać i pokazać Wam i tutaj też jest taki świąteczny zwis, że tak brzydko powiem. O, jeszcze mamy na drzwiach lekką dekorację, która przysłania tablicę. No, a propos tamtego sklepiku, to jest na ulicy Seraf, zapraszamy Was. Jest tu też obok nasza sąsiadka, która sprzedaje takie buciki bardziej ortopedyczne, różne fajne wkładki i tak dalej. Bardzo, bardzo miła starsza pani.
i pani ma naprawdę jakościowe rzeczy, takie właśnie, jak jesteście gdzieś z okolicy, to zachęcam Was, żeby odwiedzić, wspierać lokalne biznesy. I o, bielizna, czapki u pana obok, właśnie skarpety, piżamy świąteczne, w ogóle tam jest ogromny wybór i naprawdę pan, powiedziałabym, że jest naprawdę znawcą, może Wam super doradzić, jaka jest najlepsza jakość, styl, najnowsze trendy i tak dalej. Tam, tam, da, 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 tam, tam. Przypominam Wam o tych pięknych rzeczach. Kolejna inicjatywa, żeby wspierać lokalnych artystów krakowskich. Cudowna biżuteria, ale powiem Wam, że ma powodzenie, bo już trochę, jak widzicie, się sprzedało. Nie dziwię się, bo są piękne rzeczy. No, zapraszamy Was tutaj do nas w Wieliczce. Mamy fajne, naprawdę super sklepy i super atmosferę. I słuchajcie, w ogóle taka moja odezwa, wspierajmy się. Macie tam znajomych, którzy mają jakieś swoje inicjatywy, biznesy, wspierajmy się, bo warto się wspierać, wiecie co, to wraca do nas. I dlatego ja uważam, że powinniśmy się tutaj, zamiast być dla siebie konkurencją, to właśnie wspierać, reklamować jeden drugiego, bo tak jest fajniej i tak jest bardziej po ludzku i tak naprawdę, słuchajcie, jak kogoś wesprzecie, to Wam nie ubędzie, tylko Wam właśnie przybędzie. Będziecie się z tym lepiej czuli, będziecie mieć większe poczucie, że zasługujecie na to, żeby coś zarobić też, żeby coś do Was też dobrego przyszło. Tak zwane czyste sumienie popłaca. Czyste sumienie i na pewno dobre uczynki, szczególnie teraz w tym świątecznym okresie, słuchajcie, są jak najbardziej pożądane. Przypominam, jeszcze piękny sweterek. Przepiękny sweterek z alpaczki dla dziewczynki takiej 10-11 lat. Polecam bardzo gorąco. Mamy nawet czapki mikołajowe, no ale... Tak Wam pokazuję tu przegląd naszych rzeczy. Ostatnio nie pokazywałam za dużo tych czapek. Tutaj jeszcze jest dalej ta norweska, przepiękna czapka z wełny. Z alpaki, taki beret niebieski, piękny, taki luźny. Słuchajcie, rękawiczki skórzane bez palców. Bardzo ciekawa rzecz. Przesuperowa z wełny opaska. Patrzcie, jakie piękne kolory. Prześliczna jest, naprawdę. Na mnie jest odrobinkę za duża. Ja mam bardzo małą głowę. Wiecie, ona taki ma dosyć spory obwód, mimo zapięcia. No i oczywiście, że przepiękne nasze ciuszki wieczorowe. Żakiety jeszcze są niektóre, ten jest cudowny, bardzo Wam też polecam. Dobra, słuchajcie, dość już tej relacji ze sklepu, idziemy do konkretów. Zakupy były owocne, jak widzicie. Niektóre rzeczy, które tam widzieliście, nie kupiłam, ale większość jednak tak. No a jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą później kupiłam w innym sklepie, bo nie będę miała okazji jej Wam później pokazać. Lecimy. Słuchajcie, najpierw oczywiście pokażę Wam to, co mam na sobie. Tak się trochę świątecznie ubrałam w zieleń, choinkowy kolor. No i żeby było tak też odświętnie, to do tego założyłam sobie taką broszkę. Mam nadzieję, że ją dobrze tu widać. Z koliberkiem od Ani. No i właśnie mam taką stylówę, słuchajcie, dzisiaj zieloną. Są to te spodnie sztruksowe, vintage, z wysokim stanem z tego właśnie sklepu. Słuchajcie, i spodnie są naprawdę super, w super stanie. Wiecie co, wiadomo, jak to sztruks, a to jest taki sztruks naprawdę bardzo aksamitny, z takim delikatnym włosiem, więc jak to sztruks, on się różnie układa, trochę się tu mieni, to nie jest wytarte, one po prostu, słuchajcie, się tak układają w różną stronę światła, że to może czasem robić takie wrażenie, ale jak się to dobrze odprasuje, być może lepiej byłoby parownicą, no to naprawdę efekt jest super. No i jak widzicie, bardzo mi pasują, aczkolwiek wiecie co, ja mam taki dylemat zawsze ze spodniami, bo mi się podobają te stylówki, podobają mi się bardzo te spodnie, mają przepiękny kolor i dobry dla mnie, słowo przepiękny po raz pierwszy. Także naprawdę super są, ale nie wiem, czy ja po prostu będę nosić spodnie, bo ja nie jestem zbytnio spodniowa. Mam chyba z 7 par spodni różnych, plus jeansy i tak naprawdę to te spodnie głównie używam w stylówkach. Czasem się zdarzy
raz na sezon, że je włożę, ale ja naprawdę dużo lepiej się czuję w sukienkach i spódnicach i spodnie to jest dla mnie taki raczej wyjątek, więc no nie wiem, czy to ma sens, żeby one leżały, bo są śliczne, naprawdę są śliczne. Zobaczcie, mają jeszcze tak tutaj super wykrojone, ja tu spróbuję zrobić Wam zbliżenie. Mają takie tutaj jakby wykrojone w pasie podniesienie, co naprawdę fajnie robi, bo tak jakby wysmukla jeszcze dodatkowo talię. Naprawdę są świetne. To jest typowe 36, tak jak widzicie, ja mam 36, no i raczej to jest 36. Jestem ciekawa, co sądzicie o tych spodniach, jak one leżą. Oczywiście możecie mi radzić, jeżeli uważacie, że zdecydowanie powinny zostać ze mną, to być może posłucham tej rady, może pozbędę się wówczas czegoś, co noszę po prostu rzadko i inne spodnie wystawię, które też mam praktycznie nienoszone różne pary. Naprawdę bardzo rzadko zdarza mi się nosić niektóre z nich. Dobra, słuchajcie, w każdym razie jest to fajna stylowa. Pokażę Wam jeszcze w ruchu. Oczywiście można takie spodnie wystylizować z bluzą, z golfem, z jakimś crop swetrem. Mam kilka innych swetrów, może uda mi się jeszcze coś nakręcić, żebym pokazać różnorodność stylówek możliwych. Ale generalnie takie spodnie to są. No. Nie ma za bardzo się też co nad nimi rozwodzić, po prostu sztruksy w pięknym kolorze, bardzo fajnie zrobione, vintage. Idziemy dalej. Słuchajcie, jeszcze mam dwie pary spodni. No jak to dzisiaj spodnie? Słuchajcie, tutaj kupiłam takie dresy, które są na mnie trochę duże, aczkolwiek jest to S-ka, więc mogą być. Po prostu ściskamy je wtedy w pasie, oczywiście pokażę się Wam, no bo nie jest to nic nadzwyczajnego, są to takie dresy. One są też dobre na mojego Wiktora, tylko w sumie on chciał takie wąskie właśnie spodnie a la dres, więc się okaże, czy ja będę je nosić, czy on. Ale bardzo mi się podoba kolor i w sumie, wiecie co? Jak już mam nosić dresy, to te są naprawdę w porządku. W porządku, mam bluzę, która mi do tego pasuje, taką krótką i... No i chyba jako dresy po domu się naprawdę fajnie sprawdzą, to są dosyć ciepłe też. Fajnej jakości, z bawełny, nie mam im nic do zarzucenia, nawet fajna marka, nominal, super skład. Nie mam po prostu uwag do nich, no ale to są tylko dresy, to nie jest żaden szał, wiadomo. Dres to dres, prawda? Nie ma tutaj o czym specjalnie gadać. Ale kolejna rzecz to już są dresy ze skóry, słuchajcie. I to już jest bardziej ciekawe. Marka Molin. Nie wiem, jak to się czyta, ale prawdopodobnie jakoś tak. Kopenhagen. 2 i są w nazwie. Super, super dresy, słuchajcie. Bardzo, bardzo mięciutka, naturalna skóra. One są minimalnie takie... Kolor leciutko zblaknięty z tyłu, ale oczywiście, że ja to będę pielęgnować preparatem czarnym do skóry, polerować, no i one będą wtedy super jak nówki wyglądać. Także zobaczcie, jak w nich wyglądam. Ja sobie je zmierzę na jakiś taki bardziej sportowy sposób, ale tego typu spodnie można też do marynary jak najbardziej wystylizować, bo one po pierwsze są ze skóry, więc to już z założenia wygląda inaczej niż zwykły dres, więc można też spokojnie właśnie do jakiejś oversize'owej marynary albo do eleganckiego kardigana też to wystylizować super modnie. Z traperami jakimiś w tym samym lub innym kolorze mogłyby być naprawdę super stylowe. No i tutaj się mocno zastanawiam, co z tymi spodniami zrobię, czy je zostawiam, czy nie. Naprawdę to już jest dla mnie zagwozdka, dajcie znać. Możliwe, że pozbędę się innych spodni, zresztą napiszcie. Co Waszym zdaniem? Czarne, skórzane czy te? Bo raczej nie będę używać obu tych par spodni. No dobra, ale tymczasem lecimy. Aha, i do tych czarnych spodni mogę Wam też pokazać taką koszulkę. Taka zupełnie basicowa, bawełniana koszulka, ale fajnej marki, Villa, w rozmiarze M. Może być na S, bo ona jest po prostu oversize'owa, taka luźna. Super kolor, bardzo mi się podoba, jak wiecie, uwielbiam fiolet, szczególnie taki właśnie świetlisty, jasny fiolet. No jest to praktyczna rzecz po prostu, może być na wierzch, może być do jakiejś spódniczki na przykład, może być do środka. Jeszcze się zastanowię, czy nie jest jednak trochę za duża, koniecznie napiszcie, co sądzicie. Trochę za duża, czy ok, czy zostawiać taką
jeżeli oczywiście ktoś się w niej zakocha, to też zastanowia się nad pozbyciem się jej. Pokażę Wam teraz rzecz bardzo fajną z metką nową. I to jest metka nie jakaś tam nie markowa, tylko właśnie od tej, bo nawet jest to napisane. Stella Nova i to jest marka Stella Nova właśnie. Taki sweter chyba w rozmiarze SM będzie. I tu jest dużo moheru w składzie. Patrzcie, bardzo ciekawy materiał. To jest taka jakby panterka jasno-żółto i ciemno-żółta. Ciężko chyba to będzie... O, tutaj widać, patrzcie. Bardzo, bardzo śliczny sweter. I właśnie ma dość fajny skład. Jest takiego cienkiego moheru, ale jakby dwuwarstwowego, co ciekawe. Nie wiem, jak to jest zrobione. Tak jakby było podwójnie to utkane. Bardzo ciekawy sweterek. Jednocześnie i cienki, i ciepły. Tutaj, słuchajcie, jest moher 32%, 28% wełna, więc 60% naturalnego włókna, czyli całkiem fajnie, jak na dzisiejsze swetry. Duży procent włókna naturalnego, właśnie moheru i wełny. Bardzo, bardzo ładna rzecz. Koniecznie dajcie znać, może właśnie do tych skórzanych spodni. Chociaż mnie się marzy mierzyć takie coś do czegoś właśnie pastelowego, bo pastelowe swetry najładniej wyglądają z pastelami według mnie. Nie przepadam za pastelowymi kolorami zestawianymi z ciemnymi. Uważam, że ciemne kolory je przytłaczają i nie oddają im takiej sprawiedliwości jakby. No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. W każdym razie, do tego bardzo fajnie wyglądałby na przykład jakiś żółty albo kremowy, o, do kremowych spodni. Ha, muszę się zastanowić, czy coś takiego mam. Jeśli mam, to Wam oczywiście, że to zmierzę. W każdym razie przepiękny sweterek, naprawdę boski jest. No i tak, coś męskiego teraz Wam pokażę, a na końcu będzie też super żakiet. Kupiłam bardzo ładny garnitur w fajnym kolorze, wiecie co? Mam problem z tym, co to jest za kolor. Czarny na pewno, natomiast tu jest prążek. Czy on jest różowy, czy on jest taki malinowy, czy on jest czerwony? Naprawdę bardzo ciężko powiedzieć, zwłaszcza w tym świetle. Początkowo wydawało mi się, że czerwony, ale w połączeniu i tak z tą czernią, te cieniutkie paski, nie jest to takie bardzo oczywiste, czy one są czerwone, czy różowe. Mniejsza z tym. Męski garnitur, fajny, jakościowy, z wełną. Fabric by Margotto. Marciotto chyba. Kurczę, wiecie co, te wyrazy, nie dość, że dziwne litery mają, to w sensie dziwna czcionka, to nie wiem, jak to się czyta. 76% posiada wełny marka Sand. Elegancki garnitur z takimi wąskimi, modnymi teraz spodniami, zwężanymi dosyć mocno na dole w kostkach. Fajnie leży na Wiktorze, więc jak się uda, to zrobię Wam stylowo, jak nie, to sorry, ale on teraz bardzo dużo jest w rozjazdach, więc nie zawsze mam okazję poprosić go o zmierzenie czegoś. W każdym razie naprawdę super jakościowa rzecz, więc w ogóle to jest mega gratka na takiej wyprzedaży. Kupić coś takiego jeszcze z wełną, garnitur fajnej marki, jak nowy, serio. Miał plamę, ale oczywiście, że go wyprałam, jak to ja. Wyprałam, wyprasowałam, nic się z nim oczywiście nie stało, bo był w letniej wodzie prany. No i ta plama zeszła bez żadnego problemu, to było coś takiego, jakby ktoś sobie czymś prysnął po prostu, no i tyle. Garnitur jest jak nowy, generalnie. Słuchajcie, w ogóle bardzo się cieszę z tych wyprzedaży i staram się teraz chodzić dużo, bo wiecie, no, wiecie, jak to jest prowadzić działalność gospodarczą, gdzie są ogromne koszty, więc im uda mi się taniej fajne perełki kupić, no to tym jednak bardziej opłaca mi się w ogóle prowadzić tą firmę, a czy się w ogóle opłaca, to się okaże za pewnie rok, czy to miało ręce i nogi, czy jednak będę musiała biznes zamknąć. Ale tymczasem mam dla Was jeszcze oczywiście ciuchy, więc oby się wszystko fajnie potoczyło. Słuchajcie, mamy tak, super marynarę, naprawdę super marynarę. Może właśnie do tych dresów mogę ją zmierzyć? Marynara rozmiaru 36 Zary i ona ma niestety skład ma słaby, w sensie jest poliestru, ale bardzo spodobał mi się styl i wygląd tej marynarki, no i za tą cenę, wiecie. Stwierdziłam, że nawet jakby ktoś miał mieć albo ja do stylówek, albo tylko na jedną imprezę, czy po prostu do jakiegoś jednego outfitu, no to można to przeżyć. To jest rzecz zewnętrzna, nie sweter, nie podkoszulek, czy coś takiego. Nie jest bezpośrednio przy ciele, więc no.
dam trochę litości tej marynarce, bo naprawdę spodobał mi się jej krój i jak już ostatnio Wam mówiłam, trendy właśnie zmierzają w stronę tego, że marynarki co prawda będą trochę bardziej takie jeszcze rozbudowane, ale zdecydowanie zebrane w pasie. Wbrew temu, co ostatnio jedna z bardzo uprzejmych widzek raczyła mi zapodać, że nie powinnam mówić o trendach. Ja bardzo dobrze znam trendy, akurat oglądam dziesiątki filmów o trendach, oglądam wszystkie nowe pokazy mody, a to, że nie ubieram się super trendy, że nie jestem niewolnikiem trendów, to nie znaczy, że się na tym nie znam. Po prostu odmawiam pójścia we wszystkie trendy naraz. Uważam, że to nie jest ani kreatywne, ani to nie świadczy o tym, że znamy swoją sylwetkę i swój styl. Po prostu, jak się zna swój styl, to nie trzeba być niewolnikiem trendów i tego Wam życzę, żebyście wybierali z trendów te rzeczy, które do Was pasują, które do Was przemawiają i pobudzają Waszą wyobraźnię. No, w każdym razie, zobaczmy co dalej. Zostały nam dwie czapki, słuchajcie. Bardzo fajne, ale zobaczcie, jakie zabawne są te czapki, no. Po prostu komedia. Ta czapka to wygląda jak czapka elfa i to jest chyba mohair 100%. To jest czapka robiona ręcznie. Bardzo ciepła, bardzo gruba i naprawdę mi się kojarzy z elfem totalnie. Jak ktoś lubi takie fajne, ciekawe, nietuzinkowe rzeczy, no, mnie się bardzo podoba. Co prawda ja nie mam aż na tyle takich niebieskich, ciemnych rzeczy, żeby tą czapkę ograć w mojej jakby szafie, no ale gdyby nie to, gdyby na przykład ona była fioletowa, oh wow, to w życiu bym jej nie oddała. Ale tymczasem jednak pewnie ją oddam. Druga jest chyba równie fajna, a może nawet fajniejsza. Tamta ma chyba fajniejszy krój, ale ta ma taki chwostek i też jest z moheru. I zobaczcie, ma śliczne kolory, zielony i taki przepiękny odcień niebieskiego, ten odcień niebieskiego jest z taką nutką zieleni, podobnie jak w tamtej czapce, tylko tutaj mamy tą szapkę cieńszą i taką jeszcze właśnie z tymi zielonymi paskami, no jest cudowna po prostu, jest przemiękka, bardzo, bardzo fajna, wiecie co, te czapki mnie tak rozbawiły, sprawiły mi taki dobry humor, życzę Wam też takiego humoru po prostu na popołudnie niedzielne i na kolejne. No i oczywiście zapomniałam, ale na szczęście przypomniałam sobie, dopóki jeszcze jestem w ogóle ubrana, bo będę się przebierać do spektaklu i w tej stylówce, którą widzieliście tam drugą ze spodniami, Wam nagrywam teraz. Słuchajcie, kupiłam super rzecz, kurtka, nie znam tej firmy, tak przyznaję, ale słuchajcie, bardzo ciekawa kurtka, taka krótka, cropped, ze skóry naturalnej, bardzo grubej skóry i słuchajcie, ona jest tutaj ocieplana w ogóle, również i w rękawach, takim, no takim jakby po prostu zimowym ociepleniem, nie jest to jakieś futro, ale na zewnątrz mamy też właśnie sztuczne futerko, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, oczywiście, że Wam zrobię jakąś stylówę, ale naprawdę taka alternatywna rzecz i ona jest taka, ona jest za duża trochę na mnie, to jest bardziej 38, może nawet byłaby do 40. Tutaj w pasie nie ma jakoś dużo, ona jest taka mniej więcej tuż za pas, za talię sięga. Naprawdę piękna jak nowa rzecz, słuchajcie, no super, super, super taka designerska kurtka, strasznie fajna. Gdyby była trochę mniejsza, to ja bym zostawiła, bo ja lubię takie ciekawe rzeczy i lubię się bawić fajnie je zestawiając, ale to naprawdę nie jest trudne do zestawienia, do brązu, do beżu, słuchajcie, do spodni z wysokim stanem, do jeansów, jak będzie super wyglądać, jakichkolwiek, czy do ciemnych, czy do jasnych. Moim zdaniem ideał, właśnie taki fajny, ciekawy, taką jakby krowią, taki krowi design. Mnie się to bardzo podoba. No, żałuję, właśnie jest jednak to na tyle szersze, taka właśnie bardziej dla M-ki, L-ki rozmiar, że trochę mnie to przytłacza w ramionach, ale gdy osoba by miała dość wysoki wzrost, powyżej 1,60 kilka i rozmiar właśnie ML, no to naprawdę jest mega super, super rzecz i patrzcie, jaka nowiutka skóra, no przepiękne, to jest napisane, że to jest skóra bodajże kozia, tak? Tak, piękna, piękna kurtka, którą Wam oczywiście bardzo polecam. Słuchajcie, dzisiaj jest festiwal zapominania. Druga rzecz już, którą zapomniałam. Jest to spódnica szkocka z wełny, cieniutkiej, przyjemnej wełenki. Oczywiście jest na mnie sporo za duża, jak widzicie mam pas, który pozwala mi utrzymać ją w pasie, ale no jest za duża, jest za duża. To nawet tutaj widać, że mam zakładkę. To jest taka bardziej MKL-ka.
Myślę, że na M-kę, jak ktoś ma większy pas, to tak. Natomiast na L-kę też będzie, bo wiecie, tutaj można regulować tymi sprzączkami skórzanymi, to jest skóra prawdziwa, sobie pas. No i to jest coś idealnego na święta, przyznajcie. Ten tartan, ten wzór, to się typowo kojarzy z gwiazdką. Bardzo fajna spódnica. Wiecie co, myślałam, że są dziury, natomiast tutaj są takie dwie dziurki, które są po prostu od tego, że w tym miejscu w szkockich spódnicach zawsze jest taka duża agrafka. Ja mam gdzieś taką agrafkę, znajdę ją i wepnę ją tutaj z powrotem, bo spódnica z tą agrafką wygląda dużo bardziej autentycznie i tak ma taki specyficzny smaczek, więc tak, domyśliłam się tego, bo w wszystkich spódnicach oryginalnych szkockich miałam właśnie tutaj agrafki, no i to po prostu są takie mikrodziurki od tych agrawek i ta agrafka tu wyląduje, zanim ta spódnica poleci dalej. Jest naprawdę piękna i w przepięknym stanie, słuchajcie. Także jak ktoś polował na taką spódnicę, nie z takiej przaśnej, gryzącej wełny, tylko z takiej jakościowej, cieniutkiej i przyjemnej wełenki, no to jest super, super zdobycz, słuchajcie. Także... Taram. Spróbujemy jeszcze z drugim pasem. Paskiem mam wrażenie lepiej wygląda. Ten pasek po prostu bardziej zbiera tą spódnicę, to jest inna sprawa. Przymierzę Wam od razu jedną czapkę do tego, bo może nawet kolorystycznie w miarę... Ale pobawię się w szkockiego skrzata. Brzmi jak jakaś łamisłówka językowa. Szkocki skrzat. Jest boska po prostu, bardzo ciepła. Trochę wygląda jak beret, ale tutaj z tyłu jest taka drobna niespodzianka. Na pewno zobaczymy się we wtorek w kolejnym filmie, słuchajcie, bo mam już haul też ze sklepów jednego w Wieliczce. I tam były pewne rzeczy na nowym towarze kupione i będą piękne swetry. Przepraszam, że się tak śmieję, ale przypomniały mi się niektóre sytuacje związane z tym filmikiem. Także zobaczycie też niedługo oczywiście również na Shortsach. Zapraszam Was też na mojego Instagrama oraz TikToka. Wszystkie linki są w opisie filmików, podobnie jak mail do mnie, na który możecie pisać. A, no i oczywiście również we wtorek zapraszam Was przed godziną 17, może za 15, godzina 17 na live ze sklepu. I to będzie już taki przedświąteczny, ostatni przed świętami live. Będzie na pewno świąteczna wyprzedaż. Niektóre rzeczy będą naprawdę super wycenione, więc zapraszam. Cześć kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam, welcome.